dzisiaj będziemy rozmawiać o ciele i dlaczego nasze ciało jest tak ważne w procesie zdrowienia, w procesie odkrywania emocji i dlaczego? Dlaczego ciało? Dlaczego, co, jakby dużo osób przychodzi do mnie i mówi: Aisza, ja tutaj już tyle do tych na tych kozetkach, ale cały czas to samo wraca. Ja mam też podobne doświadczenie właśnie związane z tym, co mówisz, bo pracuję z jogą, konkretnie z jogą kundalini, która jest no, taką silną ścieżką jogi, bo ona pracuje mocno w energii i rzeczywiście czasem sobie tam, tak chciałam bardzo nielogicznie powiedzieć i chyba powiem, tak sobie dajemy w kość w czasie sesji tej jogi. I też sporo osób, które pracują od lat psychologicznie, chodzą na terapię, nagle dotyka ponownie tego samego, co już przecież omawiałam na tylu sesjach z psychologiem, nie? Przecież ja już to przerobiłam. Tak, tak. No więc wygląda na to, z nauk różnych mądrych ludzi oraz mojej obserwacji, że przerobione jest wtedy, kiedy to wylezie z ciała. Tak. Dlatego, że na poziomie głowy, no to my wiemy, możemy sobie coś uświadomić. Nawet w różnych technikach psychologicznej pracy możemy sobie przesunąć z poziomu podświadomości do świadomości. I czasem są takie medytacje z pranayamą, z oddechem właśnie, gdzie troszeczkę tak jakby ta furtka do podświadomości się otwiera, czyli o, widzę, przypomniało mi się coś tam, przebłysk. No ale to ja dopiero to wiem. A teraz, żeby to uwolnić, to wygląda na to, że każde wydarzenie, które jest trudne po prostu dla nas do zmetabolizowania w danym momencie, kiedy ono się pojawia, i to jest właśnie ta szeroko bardzo pojęta trauma, ona po prostu utyka w obszarze naszej energetyki, a przez energię do materii. Dokładnie tak. No i nie ma innej drogi, jak wyjąć to albo przez energię znowu z materii, albo przez materię z energii. Tak to widzę. Ale zawsze jest ta materia. I też jakby, jeżeli mówimy o traumach czy wydarzeniach, które się zapisały w ciele, jak byliśmy małymi dziećmi, wtedy tak naprawdę odczuwaliśmy wszystko ciałem. Nie było jeszcze tutaj rozwiniętych półkul mózgowych na tyle, żebyśmy to tutaj przerobili, tylko po prostu to zostaje w ciele. I ja później szuka tego uwolnienia. Tak, albo utyka po prostu i sobie rośnie z nami. I właśnie tak sobie lubię to widzieć, jak pracowałam ze swoimi różnymi traumami. Też warto pewnie przy tej okazji może wspomnieć, że to, co jest postrzegane jako trauma tak powszechnie, w powszechnym rozumieniu, że ktoś kogoś, nie wiem, pobił, zgwałcił, skrzywdził, mocno skrzywdził dotkliwie. To, oczywiście jest to trauma, ale traumą może być dla czteroletniego dziecka, i ja z siebie coś takiego wyciągnęłam, moment, w którym wszystkie dzieci już poszły z przedszkola do domu, a ja stałam przy oknie i czekałam na moją mamę, i pani przedszkolanka zażartowała sobie po prostu, że o, Aniu, chyba dzisiaj będziesz nocowała tu przed przedszkolem, czekając na mamę, bo coś mama nie przychodzi. No a mama akurat, nie wiem, tam wiecie, były wtedy zimy stulecia wielokrotne, z autobus się popsuł, jeszcze nie przyszła. To mogło trwać 10 minut, ale poczucie opuszczenia, odrzucenia, że ta mama naprawdę nigdy po mnie już nie przyjdzie, towarzyszyło mi, aż to doświadczenie, którego w ogóle nie pamiętałam przecież w świadomości, w czasie jednej z praktyk właśnie oddechowych, nagle po prostu stanęło mi w świadomości. Tak. Głos tej pani przedszkolanki, ja przy tym oknie, zaciśnięte knykcie takie na aparacie. Tak. I zobacz, co właśnie, i to w ciele, właśnie to w ciele zostało. No. Czy to nie było w świadomości, to było podświadomości, ale też w ciele. Ja mam taką historię, gdzie jako dziecko od dzieciństwa praktycznie czułam czasami zapach, ale ten zapach nikt inny nie czuł, tylko ja go czułam. I się zastanawiałam, co to jest. To był bardzo nieprzyjemny zapach i bardzo mi przeszkadzał. Ja mówię, no znany mi, bardzo przeszkadzający, nie wiem, co to jest. W sesji oddechowej przypomniałam sobie,
że jako dziecko byłam zmuszona do zabawy, strasznie na przykro, ale z chłopcem, który miał brzydki oddech. Mm-hmm. I to był ten zapach jego oddechu, który gdzieś utknął. Głęboko. I naprawdę, w momencie, kiedy w części sesji oddechowej pozwoliłam ciału i jakby otworzyłam to i wypuściłam ten zapach z siebie, ja już go więcej nie czuję, to było dobre 2 lata temu. Tak, tak to się właśnie dzieje. Moje ciało towarzyszy mi już dobre 44 lata i to jest bardzo ciekawe, jak ono się niezwykle rozwija. Towarzyszy mi w sposób bardzo dynamiczny i plastyczny, bo w czasie, kiedy pracowałam jeszcze w biznesie, chodziłam na obcasach, biegałam po lotniskach, już w ostatnim czasie to było szaleństwo w ogóle, takie naprawdę, no dosiadały mnie moje własne doświadczenia, aż wreszcie musiałam odpuścić, tak? No to wiadomo, każdy dostaje tam tego ciśnienia tyle, ile tam potrzebuje, no ja potrzebowałam sporo, ale do czego zmierzam? Miałam bardzo chore zatoki, miałam bardzo chore biodra. Miałam bardzo, bardzo powyginane, właściwie obolałe non-stop stopy. Barki moje były cały czas w takiej postawie zbroi, takiej wiesz. Tak. I w ogóle ten ciężar, który przynosiłam na barkach, czyli odpowiedzialność, taka, co ktoś by mógł powiedzieć, no ale po co to dźwigasz, to co to takiego ciężkiego, no ale jak masz pod sobą jakieś, nie wiem, ogromne przedsiębiorstwo, no to na głowę nawet, jak sobie to wytłumaczysz i powiesz, nie, to normalne. Normalne, to jestem przecież tylko panią prezes, ale gdzieś po prostu podświadomie ten ciężar się zbiera. W jodze kundalini mamy takie fajne ćwiczenie, które ja zawsze robię, jak robię rozgrzewkę, że na wdechu podrzuca się barki do góry i na wydechu się zrzuca. Tak. I widzę, co tu się dzieje na ramionach ludzi, tak. Bo to jest takie, ta właśnie codzienna odpowiedzialność, codzienne napięcie, codzienne takie właśnie spinanie się w korku, że szybciej, że ktoś tam nie trąbi. Teraz mam takie poczucie po tych latach pracy z ciałem, że ktoś staje przede mną i ja po prostu jestem w stanie całą historię z tego ciała wyczytać. Ze sposobu, w jaki stoi, tak. Gdzie jest tam garb, gdzie tu jest zamknięte, asymetria. Tak. Przecież to wszystko widać. Tak, ciało mówi, nawet jest taki autor holenderski Basil van der Kolk i on napisał książkę Body Keeps the Score. I on był psychologiem, który dotarł do tego, że może z ludźmi dojść w psychologii, w terapii do pewnego momentu i albo zostaje blokada i nie może iść dalej, albo ludzie się cofają. Tak. I zaczął wprowadzać w swoją terapię z ciałem. Mm. I nagle ci ludzie, i tam pracował bardzo dużo też z weteranami wojennymi, i nagle ci ludzie po prostu zmienili swoje życie. Nagle te rzeczy, które ich tam stresowały, typu, no mówimy w takich już bardzo ekstremalnych momentach, kiedy jest jakiś wybuch czy jakiś strzał i ludzie po prostu nagle zamierają, no bo to jest wspomnienie z wojny. I nagle okazało się, że można to przejść, ale pracując z ciałem. Tak, no te nasze ciała zapisują, nie dość, że mają w sobie przecież zapisy DNA rodowe, bo to też już jest właściwie naukowo udowodnione w wielu źródłach, że my nosimy w sobie pamięć tych traum rodowych. To chociażby w ogóle dla dziewczynek fakt, że kiedy moje własne jajeczka wytwarzają się w łonie mamy, to ona nosi babci mojej, ja zbieram od niej. Tak, więc... no babcia, jeżeli moja babcia nosiła moją mamę w 44 roku i 45, no to mama czyli... ma tego pamięć. Tak, i ja mam tego pamięć, bo wtedy wytworzyło się jajeczko, z którego ja powstałam, czyli ja de facto byłam na wojnie. Dokładnie. I to widzisz, jak się tak o tym mówi, to ludzie tak mówią, ale kiedyś zrobiłam takie doświadczenie sama ze sobą, że tak sobie siadłam i zamknęłam oczy i tak sobie pomyślałam, jak to musiało być na tej wojnie, nie? No u każdego było inaczej, ale
oddychałam sobie spokojnie i sobie przywoływałam, tak jakbym sięgała do tej najgłębszej pamięci komórkowej swojej. Poziom lęku, takiej niepewności jutra, znaczy niepewności w ogóle następnej godziny, tak. bo w ogóle nie o jutrze to nikt nie myślał, tylko tak. Następny krok, nie? To wszystko mnie po prostu z moich organów zalało. I to nie było obejrzane w telewizji, to nie było, że mi babcia kiedyś opowiadała, to było normalnie wyciągnięte z moich własnych komórek. Bardzo często my staramy się odsuwać od tych doświadczeń trudnych, nie? Czyli nawet zobacz, jak czasami w rodzinie najstarsze to pokolenie, które jeszcze pamięta te czasy, zaczyna, nie wiem, coś tam opowiadać, no bo w pewnym momencie starsi ludzie mają też potrzebę opowiedzenia tej swojej historii. I jak często w rodzinach my mówimy, dobra, babcia tam, było, minęło. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo terapeutyczne dla nas to może być. Tak, ja pamiętam taką Wigilię, tylko właśnie na tej Wigilii chcę ci powiedzieć, jak babcia moja przyjechała do domu moich rodziców i była wyjątkowo rozmowna na te tematy właśnie, takie ze swojej młodości. I ze szczegółami opowiadała różne przygody, nie tylko ja, ale i moje dzieci. Myśmy słuchali tego z tak otwartymi oczami i ja czułam, jak sama o to, że ona to opowiada, to gdzieś uwalnia się we mnie też. Tak. Że to jest takie wyciąganie, tak jak wyciągamy spod dywanu temat, to tak właśnie wyciągamy go z komórek, tak. Nie? Jakie to jest w ogóle ważne, żebyśmy my chcieli o tym rozmawiać, tak, chociażby. I nie zamiatali pod ten dywan, bo to jest chyba coś, co właśnie później zaczyna działać na nasze organy, na nasze całe ciało. Ja studiowałam kinezjologię systematyczną, która bazuje na chińskiej medycynie. I na przykład to, co mówisz tutaj, te napięcia, to jest bardzo często związane ze strachem, z poczuciem własnej wartości. Tutaj są te mięśnie, które właśnie odpowiadają za organy, pod którymi się kryją te emocje. I tak jak właśnie mówisz, że w momencie, kiedy znasz, widzisz i znasz trochę swoje ciało i też widzisz, jak różne osoby przychodzą do ciebie z różnymi problemami, można wyczuć, można zobaczyć, co tak naprawdę to spowodowało. Tak. Są też nauka o traumie rozwojowej, gdzie na bazie typologii Reicha, czyli który się uczył u Junga, albo u Junga, on stworzył właśnie typologię, że jeżeli coś się wydarzyło w okresie prenatalnym bądź w czasie urodzenia, to jest typ schizoidalny, który jest dość niesymetryczny. I faktycznie, jak spotykam osoby, można to wyczuć, że faktycznie ja się zawsze pytam, czy coś się zdarzyło, czy twoje narodziny były traumatyczne. A tak, tam cesarka, ktoś mnie wyciągnął, no ja akurat jestem typem właśnie, który został wyciągnięty. Ja też mam wyciągana próżno ciągiem za głowę sana, żeby na ten świat przyjść. Dokładnie tak. I nagle okazuje się, że za tym stoją pewnego rodzaju zachowania, pewnego rodzaju przekonania, które nagle jak odkrywam, to mówię tak, ach, to. I w tym momencie, jeżeli pracujemy z ciałem, pozwalamy, żeby to ciało zaczęło opowiadać nam tą historię, nagle to wychodzi. I nagle tak, okej, przychodzi jakieś wyzwanie, ja już nie reaguję tak samo jak kiedyś. Bo to jest właśnie o tym, to jest tak jakby te utknięte w nas wspomnienia, doświadczeń, one ograniczały pojemność naszego układu nerwowego. Ja tak jakoś to widzę, tak, że właśnie jesteśmy super reaktywni, bo ktoś nam zajechał drogę i trąbimy i tam o taki i owaki i w ogóle, a tak naprawdę no przecież on po prostu zajechał drogę. Tak. Tak? I na wszystko możemy zareagować całym wachlarzem reakcji, ale te nasze reakcje takie przetrwalnikowe, powiedziałabym, czyli te takie odruchowe, te, które są tutaj na powierzchni dla nas dostępne, no najczęściej one nie służą ani naszemu otoczeniu, ani nam. No bo przecież w pracy, ja pamiętam w biznesie zresztą, gdzie tu daleko szukać, no, teraz przychodzą do mnie prezesi na przykład wielkich spółek i opowiadają o tym, że
wcale nie jest podobnie, choć tyle się mówi o takiej kulturze korporacyjnej i tam wszyscy bardzo starają pięknie wyglądać i zakrywać kolana, ale potem idą na zebranie i sobie wyrzucają tam od najgorszych i reagują na siebie jak pięciolatki, tup tup, ma 5 lat po prostu. Ale widzisz, ty mówisz o reakcji, a nie odpowiedzi. Dokładnie. Czyli po angielsku mówi się, żeby zamienić react to respond. Czyli w tym momencie, kiedy przychodzi wyzwanie, odpowiadamy na to wyzwanie, ale nie z poziomu tego właśnie pięciolatka, który tu tak, nie z poziomu tego ping-ponga, nie? Tak, dokładnie. Dokładnie. To są ważne kwestie w ogóle dla nas na co dzień, bo zobacz, jak bardzo upośledzone są relacje w rodzinie. Przez to, tak. Że na przykład małżonkowie, będąc poranionymi, jak każdy człowiek, który nie przeszedł tak. przez jakąś terapię. To jest jakby normalne, że normalne, każdy, nie? Z każdy z nas. Mówmy o tym głośno, tak. Każdy z nas, bo ludzie czasami mówią, o to tylko ja jestem taka zrąbana. Nie, no, nie! Każdy z nas! Każdy z nas jest taki zrąbany, dopóki nie zobaczy zrąbania i nie zrobi coś ze sobą, żeby po prostu być łagodniejszym, łatwiejszym w obsłudze, tak. żeby to uleczyć w sobie. O tym jest w ogóle ta cała historia o uzdrowieniu. Ja pamiętam, wiesz co, jeszcze tak z, no 20 lat temu, jak zaczęłam się rozglądać za tematyką właśnie taką jogiczną, może trochę duchową, tak trochę mi w tym kościele coś nie grało, katolickim i tak szukałam swojego miejsca. I trafiłam w różne miejsca, gdzie ludzie tak ciągle mówili o uzdrowieniu i sobie mówiłam tak, nie no, z nimi coś jest nie halo, no wszyscy się uzdrawiać muszą, no ale w ogóle to są jacyś zepsuci ludzie, nie? I trochę czasu minęło, zanim w ogóle pojęłam, czym jest zagadnienie uzdrowienia siebie, bo to słowo jest takie niewiele znaczące. Natomiast zrozumiałam z czasem, że jakby uzdrowić potrzebujemy się wszyscy. To nie jest, że ten jest chory, a ten jest zdrowy. Wszyscy po okresie formacji do społeczeństwa, czyli ciosania do pewnych ramek, jesteśmy w jakiś sposób schorowani. Tak. Ja jeszcze też bardzo lubię, bo ostatnio czytałam książkę, gdzie człowiek powiedział, że tak naprawdę to nie chodzi o zdrowienie, on mówił o recovery, because recover is, to jest o przykryć od nowa, discover, czyli odkryć siebie i zintegrować to wszystko, co się w nas dzieje. Dlatego też teraz często zamiast o uzdrowieniu mówi się o transformacji, tak? Też, tak? Czyli dokładnie. Biorę to, co mam i transformuję w takie, jakie chcę mieć. Tak, i bardzo często te wszystkie wydarzenia, które stały się w naszym życiu, które były ciężkie, nagle za nimi odkrywamy wielkie dary. Ogromne. Ogromne dary. Czyli osoby, które na przykład na naszym kanale jest po angielsku wywiad z chłopakiem, który stracił nogę w wypadku i żył bardzo pięknym życiem, jeździł na motocyklach i w ogóle, no ale oczywiście po wypadku już nie mógł i wpadł w głęboką depresję, brał bardzo dużo środków takich antydepresyjnych, przeciwbólowych, bo te bóle fantomowe się pojawiły. I on zaczął pracować z ciałem, pracować przez oddech Wim Hofa, przez zimne prysznice i też pływał w jeziorze. I teraz mówi, że jest najszczęśliwszym człowiekiem. Występuje, to znaczy bierze udział w olimpiadach paraolimpijskich w kajakarstwie. I mówi, mam żonę, mam dziecko, jestem szczęśliwy, jestem spokojny. No bo to wszystko jest tu, nie? Tak. To wszystko jest tutaj. Ale przez ciało transformował. Tak. Uwolnił po prostu. Uwolnił to wszystko przez właśnie przez ciało. No nie brakuje takich przykładów ludzi, którzy po uwolnieniu przez ciało różnych swoich zapisów zmieniają przecież swoje życie, dokonują nowych wyborów. Ja jestem w ogóle bardzo cielesna, uświadomiłam sobie, pewnie dlatego na tej ścieżce jogi jestem i uczę jogi, bo uświadomiłam sobie w pewnym momencie praktykując jogę, że jak byłam, no mała, miałam tam 5-6 lat i nudziłam się,
to z nudów na środku mojego niewielkiego pokoiku dziecięcego ja robiłam jogę, nie wiedząc, że robię jogę. Po prostu robiłam wygibasy, które były jogiczne. I jak pierwszy raz poszłam w ogóle na sesję jogi, to mówię, że ja to znam wszystko. Wszystkie te ułożenia znam. Potem okazało się, że bardzo wielu lekarzy mówi już o tym i tych, którzy zajmują się życiem prenatalnym w ogóle i tym, co ciało robi w łonie matki, że właśnie ciało w łonie matki układa się do asan jogicznych. Cudownie. Że robi tam psa z głową w dół i pozycję wielbłąda, otwierając serducho, że to ta gimnastyka dziecka w łonie mamy jest właśnie taką podstawową jogą i że w ogóle joga została opracowana na podstawie no, pewnych wizji, czucia jasnowidzących mędrców, którzy po prostu widzieli, jak to ciało się udrażnia, no bo przecież czym tak naprawdę są te ćwiczenia? No to jest udrażnianie układu nerwowego, limfatycznego, krwiobiegu, rozprowadzania hormonów po całym naszym ciele, tak. No o tym jest ta praca. I jak zaczęłam pracować z ciałem, to zobaczyłam, jak poziom świadomości mojej nagle po prostu że ja nagle zaczynam widzieć po prostu tyle rzeczy. Nikt mi nie mówił, nie czytałam tych książek, w których się mówiło, że jest jakiś matrix, czy że tu trzeba właśnie poszerzać świadomość i że są wyższe wymiary i że różne wymiary. To samo zaczęło do mnie przychodzić, ja zaczęłam to po prostu widzieć, pracując tylko i wyłącznie z ciałem. Tak. I miałam takie poczucie, które potem często mi towarzyszyło w różnych takich medytacyjnych wizjach, jakbym zdzierała z siebie takie grube tapety. Mm-hmm. Wiesz, jak człowiek jest taki pokurczony i nagle jedna tapeta mniej i druga tapeta mniej i nagle po prostu te ręce mogę rozłożyć. Mamy taki program z Hagą Zawitowską, gdzie praktykujemy jogę kundalini i Haga robi tam w czasie tego wyjazdu takie zajęcia z tańca intuicyjnego. To jest tak naprawdę ruch intuicyjny do muzyki, ale tam jest też dużo pracy z kobiecością, z takimi subtelnościami kobiecymi. To jest program tylko dla kobiet. I za każdym razem, kiedy się spotykamy, zaczynamy od tego, że połowa grupy w ogóle w tańcu nie podnosi ramion. Nie podnosi po prostu i bardzo częste są potem feedbacki na ostatnim kręgu, no że tak, Bogu dziękuję, że tu przyjechałam, nauczyłam się podnosić ramiona. I ktoś może powiedzieć, Boże, co za bzdury. No to nie są bzdury. To nie są bzdury. Co ciekawe, jeżeli myślimy o tym ruchu, to jest ruch do matki proszący o to, żeby mama wzięła mnie na ręce. A, fanfary po prostu wszędzie. Tak, no więc o tym to jest, tak. O tym to właśnie jest. Ja już nie umiem prosić, a tak. W konsekwencji za tym idzie, ja nie umiem przyjmować. Tak. Bo to nie jakby na tym się nie kończy, tak? Ja nie umiem wyciągać tych dłoni po jakąś pomoc, po ratunek, tak. Ja nie umiem przyjąć i tak wiele przecież z nas kobiet chodzi po świecie z takim poczuciem, że no nikt mi nie pomaga, nikt mi nie daje, ja sama jedna. A umiesz przyjąć, bo jak się zapyta na przykład domowników, no to ja mamie mówię, że ja sprzątnę po kolacji, no ale ona mówi, nie idź do pokoju. Albo no ja żonie mówię, że ja chętnie ugotuję, ale nie, bo ona wie lepiej. Bo myśmy już pozapominały przez to i odkodowanie tego i można o tym gadać i gadać i gadać. Właśnie dokładnie. Tak jak zaczęłyśmy tą rozmowę od tego. Ale dalej nic się w domu nie zmieni. Nie. Nawet możemy sobie uświadomić, tak, ja taka jestem, tak właśnie, no. No dobra, to teraz będę przyjmowała. I co? I nic. I nic. I nic się nie zmienia. Bo energia i ciało wyrzuca zupełnie inną informację. Dokładnie tak. Do przestrzeni. Dokładnie tak. I dopóki to zaciśnięcie w ciele nie zostanie rozbrojone, uwolnione, no to cały czas wibrujemy, ja nic nie chcę od nikogo, ja nic nie wezmę, nic nie wezmę. Zosia Samosia. Zosia Samosia, syndrom Zosi Samosi w Polsce to jest jeden z silniejszych. Silniejszych, dokładnie. Ja też w tym syndromie byłam. Ja też. Oczywiście. Wszystkie tam byłyśmy. Dlatego też ośmielam się w ogóle o tych wszystkich sprawach mówić, bo tak jak ktoś na przykład ogląda to i może na przykład przypadkowo w ogóle pierwszy raz słyszę o takich rzeczach i sobie myśli, co te kobiety tam w ogóle, jakim prawem w ogóle, tak. Nie? No więc ja mam 44 lata i dopiero od niedawna
dają sobie prawo do takiego bardzo wprost, otwartego mówienia o tym, o tych sprawach, bo już swoje przeszłam. Mam poczucie, że naprawdę to ciało już się wytrzęsło, wygimnastykowało, wymasowało, powyginało na milion sposobów. Ten oddech popracował tyle, że mam świadomość, że to się nigdy nie kończy. Tam nie, cały nie. czas to jest podróż. To jest podróż. Do ostatniego oddechu. Tak. Ale w pewnym momencie, jak zaczęłam uczyć jogi, to zaczęłam z tym tak się czuć swojo. Jak robię warsztaty i spotykamy się w kręgach, to mam poczucie, że ja już nie mam innej drogi, ja muszę o tym mówić. Dlatego, że jest to... To może odmienić ludziom życie po prostu. Dokładnie. I to jest tak, jak na waszych warsztatach z Markiem przychodzą ludzie, którzy w ogóle nie znają poziomów świadomości, zagadnienia czakr, no jakby nie muszą wiedzieć, nie muszą. Przychodzą po prostu po to, że coś jest impuls, będziemy pić kakao, nie? To, kakao to jest tak. w ogóle dobry pik na początek, bo on jest, woła kakao tak. wielu ludzi. No to fajnie, pójdziemy się kakaoka nabijemy. A potem tą godzinę jest prowadzony oddech i nagle, jak to dotknięcie czarodziejskiej różdżki, ja jestem w ogóle w innej przestrzeni, dzieją się rzeczy, ciało się rusza spontanicznie, coś się uwalnia. Opowiadałam Ci o swoim doświadczeniu, gdzie przez wiele godzin moje ciało trzepało się. Tak. Jest cała terapia tre, która jest o trząsaniu ciała, o trzęsieniu ciałem. W jodze kundalini mamy jedną z takich kri, czyli zestawów jogicznych, gdzie właśnie trzęsiemy najpierw jedną nogą, drugą nogą, dwie nogi, a potem dwie ręce. I tak po parę minut, nie? Ja robię te ćwiczenia z ludźmi na warsztatach, gdzie możemy co rano zrobić to samo ćwiczenie, nie? To samą krię. Coż tam się dzieje? Tak. Ileż tam spływa łez i ktoś powie, no co, podniosła ręce, potrzebowała 5 minut i nagle płacze, bo z dna wychodzą te emocje, o których mówiłaś wcześniej. Bo my jesteśmy, cała nasza powieść, to jest taka siatka, która nas oplata. To, co wspomniałaś, że system limfatyczny. System limfatyczny jest poruszany przez mięśnie. Jeżeli siedzimy, teraz im więcej siedzimy, to woda jak wstawię, nie? Tak. I wszystko tutaj, i przychodzi, nie wiem, szef coś nam mówi, albo się stresujemy, albo oglądamy wiadomości i wszystko nam się zaciska. I wszystko nam się zaciska. I tylko jesteśmy zaciśnięci. Jeżeli zaczniemy trząść, no to jakby... Poruszenie wody, ale też naprawdę, jeżeli powstaje jakaśkolwiek trauma, jeżeli pojawia się jakieś wydarzenie, to jak popatrzymy na zwierzęta, to one po takim wydarzeniu się trzęsą. No wystarczy, że pies podejdzie do jakiejś osoby, otrze się o niego i za chwilę się strzepuje z tego przecież. No bo to jest naturalny odruch systemu nerwowego, że trzeba po prostu to wytrząsnąć. Ja kocham przyglądać się moim kotom, bo one to robią w taki dostojny, subtelny sposób, tak jedną łapką i tylną łapką, ale one dokładnie to robią, czy tam gdzieś na karku. I to jest takie natychmiastowe, nieustające uwalnianie. My nie uwalniamy w ogóle. Nie. Co więcej, wróciła mi myśl z początku naszej rozmowy, jak popatrzymy na to, jak wychowywane są nasze dzieci. Nie biegaj, nie szalej, usiądź prosto, nie wygłupiaj się, nie rób min. Tak. Są kryje w jodze też kundalini, gdzie się robi masę min, bo przecież tu ta szczęka to, zaciśnięta. To złość po prostu, a przecież szczęka i biodra to jest połączenie, to jest lustro. Tak. Dokładnie, a zresztą Hindusi fajnie mówią, to w Indiach usłyszałam po raz pierwszy, że my jesteśmy ukrzesłowionym światem. Przepięknie. No bo jesteśmy naprawdę ukrzesłowieni, przecież tak jak my sobie tutaj siedzimy, czy jak ja w domu sobie siadam, ja już nie umiem tak, że te biodra zamknięte i nogi do dołu, tylko zawsze gdzieś ta jedna noga do góry, druga ja tak samo nie potrafię. No właśnie. Natomiast na co dzień usiądź prosto, złącz nogi, nie rozkraczaj się. To jest przecież tresura ku temu, żebyśmy my coraz bardziej się zaciskali. Nawet jak patrzę na swoje dzieci, mój młodszy syn 10-latek, on jest niezwykle energiczny. I on jak nie może wyżyć się przez ciało, czyli nie wybiega się, nie pójdzie tam na swój trening piłki nożnej, która regularnie stosuje, nie popływa, to widzę, jak zaczyna buzować w nim gniew i zaczyna się wszystko zaciskać i no gdzieś ta energia musi ujść po prostu. To jest po prostu energia. To jest energia. No.
Każda emocja to jest emotion, tak. Energia. Energia w ruchu. I jak tej energii nie upuszczamy, to co się dzieje? No ona albo właśnie utyka na poziomie ciała, no i w konsekwencji uderza w nasze organy. No nieprzypadkowo, zresztą jest tak prosto sięgnąć do różnych materiałów. Totalna biologia, czy tam medycyna germańska, tak na to się mówi, czy jeszcze inną słyszałam nazwę biologika, takiego spotkałam człowieka, który w Polsce się tym zajmuje. Kolejna jakaś mieszanka, ale wszystko jest jakby o tym samym, tak? Że jak jest utknięty gniew, no to szwankuje nam woreczek żółciowy, wątroba, żołądek, jelita, no generalnie cały ten system. Nawet w angielskim się chyba nawet mówi liverish na osoby, które są właśnie takie złe. A jak po polsku się mówi, nie trawię tego, nie mogę tego strawić. No i potem ktoś je i łyka pigułki na nadkwaśność albo na niestrawność, to tak naprawdę zadaj sobie pytanie, czego nie możesz strawić w życiu, skoro jesz lekki posiłek i nie możesz go strawić. To jest tak proste, tylko nikt nie nauczył nas za dziecka. Dla mnie to było odkrycie, żeby patrzeć na siebie holistycznie w pewnym momencie. Nikt nas tego nie uczy, że to, co się dzieje w ciele, jakieś dysfunkcje w ciele, spójrz na swoją emocję, spójrz na swoje doświadczenie, co tam utknęło, poszukaj głębiej po prostu. I tak naprawdę ta praca z ciałem dla mnie jest takim fajnym doświadczeniem, bo to jest taka praca detektywa, tak, nie? Dokładnie. Że tam szukamy, nawijamy, po nitce do kłębka i zawsze dojdziemy. Tak, dokładnie. Zawsze. Dokładnie. I czasami wychodzą takie rzeczy, które, tak jak wspominałaś na początku naszej rozmowy, że mogą być nieuświadomione, ale wychodzą z nas. I potem ja miałam sesję oddechową swoją własną, gdzie w pewnym momencie czułam, że mam taki metalowy pręt tutaj wbity. I tak wzięłam, tak mówię, dobrze, wyciągnę ten... Dobra, a skończył się ból. Po prostu w 5 minut wyszedł ból. No bo tam dotknęłaś do sedna. Dotknęłam do sedna, zrobiłam ten ruch taki wyciągania tego, kilka oddechów głębszych, puściło. No bo widzisz, tak to jest, ja miałam woreczek żółciowy i wątrobę, byłam bardzo gniewną osobą, w ogóle jestem taką bardzo energiczną osobą. I ta niemoc też i frustracja duża też w momencie, kiedy już no, niby dużo od ciebie zależy, bo to też no, wielu ludzi tak żyje, nie? Że niby w biznesie jesteś właścicielem firmy, ale tak naprawdę nic od ciebie nie zależy, bo wiele zależy od państwa, od twoich kontrahentów, od swoich pracowników, no i niby tam możesz kreować tą kulturę organizacyjną i coś robić, ale to jest tak na takich bardzo subtelnych poziomach, a tak naprawdę jak się maszyna zepsuje i stoi, to się maszyna zepsuła i stoi. To, i poradzenie sobie z takimi właśnie życiowymi turbulencjami, to nie jest proste. Nikt nas tego nie uczy. Nie. Nikt mnie nie uczył tego, żeby na przykład głęboko oddychać. Ja dopiero na jodze nauczyłam się w ogóle tego głębokiego, jogicznego, takiego głębokiego, spokojnego do brzucha, do klatki piersiowej oddechu, który jak zaczął przepuszczalną moją przeponę robić, poruszać tą przeponą. To jest piękny masaż. Ale jak tam się zaczęło masować, zaczęło wypływać, to ja nie wiedziałam, gdzie tu łapać, dlatego że tu rzeczywiście były takie sesje, pamiętam, na kursie nauczycielskim, szczególnie jogi kundalini, gdzie ja płakałam tygodniami. Ale miałam po prostu tyle łez do wypłakania, ponieważ byłam bardzo dzielną dziewczynką w dzieciństwie i w późniejszym czasie, no to tych łez nie roniłam. I po prostu to się zebrało i można powiedzieć, no już dość, już pozbieraj się, już no przestań, tak, no ile można. I wtedy wspaniale jest być właśnie otoczonym, czy otoczoną przez ludzi, którzy tak jak ty mówisz, są twoimi świadkami, ale też wezmą cię za rękę i powiedzą, to jest okej, to jest po prostu okej, wypłacz. Tyle ile masz do wypłakania, pozwól, niech leci. Nawet ci nie będą chusteczki podawać, smarkaj, niech leci, niech po prostu się uwolnia, nie? Podczas gdy no mamy z tym trudność na co dzień, bo nasze poruszone emocje na zasadzie takiego lustrzanego odbicia poruszają emocje u drugiej osoby, która jest wokół tego. I jeżeli ta osoba ma te emocje utknięte gdzieś głęboko, swoje własne traumy i wcale nie ma pragnienia do nich się dotykać, no to będzie... No nie, już dobra, I coraz sztywniej, coraz sztywniej, coraz sztywniej, tylko żeby się odgrodzić od tego. A tymczasem
na tych spotkaniach w kręgach, czy na terapiach, czy na wyjazdach jogowych, czy no właśnie no, w przestrzeniach do tego stworzonych, czy na sesjach nawet indywidualnych przecież, tam jest właśnie tyle czasu, ile potrzeba. Tak. Tyle przestrzeni, wsparcia, asysty też, asekuracji twojego ciała, no bo jak to ciało się trzepie, no to przyjdzie ktoś i ci podłoży poduszkę pod tą rękę, żebyś się za bardzo nie śniegów nie nabawiła, ale trzep się dalej, no bo no znaczy, że się masz wytrzepać, tak? Tak. I to jest taka mistyka tej pracy z ciałem. Dla mnie, no bo też jakieś takie zakole tu robię, ale tak, tak mi myśli powędrowały. Często ceni się w tym świecie duchowości, rozwoju duchowego troszeczkę wyżej, mam wrażenie, te takie mistyczne stany, tak, wysokie takie, prawda? No i ja też tam byłam i ty też tam ja byłam. Ja też tak, oczywiście. Że tu siedzi się i z aniołami się rozmawia i czaneluje i jestem cała zen i on, nie? Tylko nagle się okazało, że po tym, jak ja jestem cała zen i on, jak zaczynam pracować z ciałem, to tam jeszcze są takie pokłady tam nie ma uwolnienia, tam nie ma zen i on. I właśnie tam się pojawia jakaś choroba, albo pojawia się jakiś uszczerbek na zdrowiu, czy jakaś niewygoda w ciele w ogóle. Dlatego mam takie poczucie, że no po to jakby dusza schodzi tu na ziemię, żeby doświadczać ziemskiego życia. Tak. Nie po to, żeby w pokurczonym, połamanym ciele doświadczać, wibrować z archaniołami, nie? Tak. No nie o tym. Nie no, tam byliśmy, nie wiem, i tak, zależności od wierzeń i tak dalej. Ale tak naprawdę jesteśmy tu i teraz, żeby doświadczać tej podłogi, doświadczać tego futrzaka, doświadczać tego jedzenia, które jemy, doświadczać tej złości. Doświadczać tej radości, doświadczać tych wszystkich emocji, tego wszystkiego, co nas dotarło. Ale też jakby w ślad za tym wszystkim doświadczać możliwości transformacji świadomej i wyboru. Dokładnie. No bo teraz jak ja się złoszczę i jestem po prostu cała złością i jestem taka, wiesz, zalana tą szajbą i w afekcie, to ja w ogóle nie mam przestrzeni świadomości, żeby w ogóle zauważyć, że ja się wściekłam, tak? Tak. Tylko coraz więcej ludzi się od siebie odsuwa. To tak jak w domach, nie? Tak. Czasami kobiety opowiadają, jak mąż wraca z pracy, to już jest wszystko posprzątane, już talerz na stole, żeby on się tylko nie zezłościł. Już wszyscy chodzą na pięciu i na paluszkach dookoła ciebie. Wokół mnie też ludzie chodzili na paluszkach. Tylko ja tego w ogóle nie widziałam. Dopiero w pewnym momencie właśnie ktoś mądry wskazał mi tą drogę, żebym ja się umiała zatrzymać na moment i nagle zobaczyłam to i doznałam tego ziemskiego właśnie daru, możliwości wyboru i transformacji. Tak, tak, że ja mogę wejść na tą drogę, prawda? I teraz jak ja już widzę, bo przecież halo, wszyscy dobrze wiemy, gdzie są nasze grzechy. Bo bliscy nam to mówią. Ty się ciągle denerwujesz. No to ty jesteś ciągle nerwowa. Albo, a dlaczego ty nic nie mówisz? A dlaczego ciągle płaczesz? Tak, no ciągle. My dobrze wiemy, gdzie tam coś jest z nami do pracy. Tylko nikt nam nie powiedział i chyba o tym. Tak, ale że w ogóle można coś z tym zrobić. No już taka jestem. Tak! Albo ludzie właśnie mówią, no już taki jestem, ja to jestem taki sangwinik. Jeszcze mądre słowa do tego są, wiesz, bo tak, ileś tam z nauki zaczerpnięte. No ja to jestem taka sangwiniczna po prostu. No trzeba z tym żyć. Tak. No nie. Albo ja mam taki temperament, no ja się tak po prostu złożę. Tak. Albo ja już jestem taka uległa, już taka po prostu jestem, to tak się złożę na tym ołtarzu ofiarnym dla swego męża, swoich dzieci, swego szefa, swojej własnej matki umierającej, ale na ołtarzu po prostu się położę i się złożę w tym darze. Choć gdzieś wewnętrznie czuję, że kurde, no też bym chciała żyć, nie? Tak. Chciałabym zdecydować, chciałabym podjąć decyzję, żeby z dziewczynami gdzieś wyjechać. Widzę często, jak mamy na przykład wyjazdy różne takie właśnie rozwojowe, za każdym razem są takie sytuacje, że ileś kobiet podchodzi, że bardzo chce, widać, że bardzo chce, ale tak jakby
nie umie dać sobie prawa do zrobienia takiego kroku, żeby na 4 dni rodzinę opuścić i wyjechać i zrobić coś dla siebie. Mm-hmm. Jest w tym dużo obawy przed nieznanym oczywiście, jest w tym dużo też na takiej przestrzeni w ogóle, że tak kurczę, no troszkę to się boję tam wchodzić do tego mętnego stawu, co taki właśnie zaciśnięty tak. Siedział, ale też właśnie nie dawania sobie prawa w ogóle do jakiejkolwiek przyjemności na tej ziemi, a moje 44 lata życia pokazują mi jedną prawdę, że życie ma być przyjemne. Tak. Ono jest o przyjemności w ogóle. Dusza tu schodzi po przyjemność. Tak. I co ciekawe, ponieważ ja byłam osobą, która właśnie chowała złość. Mm-hmm. To w ogóle przeskakiwałam. Byłaś grzeczna. Tak, ja byłam grzeczna i przeskakiwałam od razu do płaczu. Aha, okej. Okay. Ja byłam z tymi takimi lejącymi się łzami i takie tutaj jeziorko potrafiłam stworzyć wokół siebie. Jak zaczęłam dotykać złości, to wpierw się przestraszyłam. No tak. Mówię, Boże kochany, co to jest? A potem jak pojawia się złość i ja ją zauważę i pozwolę być, to nie jest tak, że ja ją mówię, nie, teraz to ja już jestem oświecona, ja już, tak, ja już się nie złoszczę. Nie. Tam już byłam też, więc nie, wracam. Mówię tak, mam złość, ja odczuwam złość, zauważam ją i nagle jej nie ma. Tak. I jest radość. Ja miałam taką sytuację, gdzie z moim mężem, ja mówię tak, dobrze, tam trenujemy jakiś non-violent communication i w ogóle, ja mówię, Mark, ja już jestem tak zmęczona tą komunikacją bez przemocy, ja muszę być zła. On mówi, dobrze, bądź zła. Trzyma przestrzeń, tak. Mówi, ja go uprzedziłam, więc było takie, ja w tym momencie dokładnie mniej więcej tak jak... No tak, jak, bo to jest ta energia, która się zamienia tak naprawdę na pozytywne, jak dostałam takiego ataku śmiechu. Ja już nawet nie pamiętam, o czymśmy się tam rozmawiali, kłócili tak. Czy coś. Ja po prostu dostałam takiego ataku śmiechu, łzy mi leciały, po prostu ta złość, którą odczułam i przetransformowałam tak. I odkryłam ją, zamieniła się w po prostu totalną dziecięcą radość. Tak, dlatego, że to jest wolność. Ta radość, ja mam poczucie, że kiedy my, no bo te emocje będą w nas, to też jest taka ułuda, tak mi się wydaje i tego doświadczam jeszcze trochę lat przede mną, mam nadzieję, na tej ziemi, więc kto wie, zaraz się spotkamy, co powiemy tutaj. Może tak też być, ale na tą chwilę doświadczam tego, że kiedy świadomie zaczynasz pracować właśnie z zaciskami w ciele, uwolnisz, trochę oczyścisz, robisz tak lekko, robisz tak luźno, w ogóle to ciało jest takie miękkie, ja rano wstaję, w ogóle ono samo się układa do jakiejś tam muzyki, którą sama słyszę w głowie, nie muszę sobie tam, wiesz, programować, włączać biodra, nie, ono sobie samo robi, ja sobie moje zęby, ono się samo poukładało, dobra, idę tam dalej i dopóki jesteśmy na tej ziemi, no to różne rzeczy się będą wydarzały, tak, coś się stłukło, coś tu stuknęło, coś tutaj dziecko powiedziało, no standardzik w ogóle domowy, nie, i czujesz, jest. Zaczyna rosnąć właśnie ta złość albo jakaś frustracja. I teraz zauważenie, kiedy już zaczynasz pracować z tym na bieżąco, zauważenie tego on the go po prostu. Tak. Jest, zauważam, uwalniam i się pojawia pod tym wolność. A wolność to jest taka dziecięca radość. I jak myślę o tym i czuję to wszystko, to mam takie poczucie, że takie rdzenne jakości duszy naszej to są właśnie o takiej dziecięcej radości. Tak. Prawda? Jak się dzieci śmieją, to jest tak po prostu jakby anioły dzwoniły dzwonkami, nie? Bo chodzi o to, że żebyśmy nie byli, po angielsku żebyśmy nie byli dziecinni, tylko byliśmy jak dzieci, czyli childlike, nie childish. Tak, żeby, pięknie żeby, powiedziane. Żeby to, w tą stronę iść, mm-hmm. Że po prostu odkryć właśnie tą dziecięcą radość. I dzieci, jak się obserwuje, to w jednej momencie one się złości, a za chwilę już bawi się, jest tam ta dziewczynka czy chłopczyk, na którego było wkurzone, jest najlepszym przyjacielem. Tak, ale też zobacz, dzieci są w prawdzie zawsze. Tak. Dopóki jeszcze im nie powiemy, że to nie popłaca, bo dostaną tam karę za to, że powiedzą komuś, że nie chcą się z nim bawić. I na przykład my przechodzimy z moim młodszym synem takie doświadczenia teraz, że no bo on jest bardzo w prawdzie, ale też już widzi, że ta prawda nie zawsze popłaca. I teraz nauczyć się mówić to w taki sposób, żeby drugiej osoby nie ranić, ale żeby w tej prawdzie pozostać. Dokładnie. I za każdym razem, kiedy on w tej prawdzie pozostaje, ale radzi sobie tak jakby na wyższym poziomie kompetencji takich intelektualnych i społecznych z tą prawdą, mhm. Nadal w niej pozostając, to ja widzę,
ile to mu daje pewności siebie, takiej wolności, radości, takiej głębokiej, że wow, czyli to można. A my żyjemy cały czas, choć widzę, że no, u rodziców jest tego coraz mniej, ale no nadal, tak, sami byliśmy tak przekołczowani, że tak wolno, tak nie wolno, tu należy, tu do koleżanki trzeba pójść, no ona zaprosiła, to trzeba ją zaprosić, no nie masz pragnienia, tak. Nie zapraszaj, masz pragnienie, zaproś. Mój syn robi takie numery, że na przykład dzwoni do rodziców swoich kolegów i koleżanek i mówi: dzień dobry, przyszedłbym dzisiaj do was, nie? Jak pierwszy raz to usłyszałam, to pierwsze co? To taki ścisk, nie? Że Jezu, tak nie wypada, nie? Wypada się umówić i powiedzieć: hej, może dzieci by się pobawiły, no to co to do nas, czy do was? I tak nie wiadomo i w ogóle. A on mówi wprost: hej, ja wolę u was, bo w domu to jestem na co dzień, ja chcę do was przyjść. Będziemy jednego psa, nie? I luz. I robi to. I ta wolność, którą dostajemy z czasem właśnie przepracowania tych zacisków, ona zbliża nas do siebie. Bo zobacz, jak jest właśnie komunikacja bez przemocy, komunikacja bez manipulacji. Tak. Bo my już wiemy, że ja nie muszę wchodzić w relacje z tym całym bagażem społecznych obostrzeń. Tylko mogę być wprost do ciebie, tak. Powiedzieć: słuchaj, Alisza, no fajnie, nagrywamy. No. Tak? Albo robimy tak, czy robimy tak. I robimy. A ty powiesz: nie, nie robimy. No to nie robimy, no to cześć. No to chodźmy na loda. No nie, to wszystko jedno. Ale nie, w ogóle nie ma we mnie już, i to też jest za sprawą pracy z ciałem, nie ma we mnie też takiego noszenia w sobie, ponieważ w ślad za uwolnieniem wielokrotnym i wieloletnim, po uwalnianiu mojego ciała, ja już teraz czuję, jak coś mi leży na wątrobie, jak to się mówi, tak? Albo coś ci w ogóle nie leży. Albo coś mi w ogóle nie leży. Czy ja coś chcę zrobić, czy nie? To jest ten mój po prostu instynktowna odpowiedź mojego ciała, które naprawdę wie lepiej. Nas cały czas uczono, że nasza głowa wie lepiej, że to trzeba przekalkulować, wyważyć, nie? Ona jest świetna. Super. Jest świetna. Nie to, że my tutaj mówimy, że głowa trzeba obciąć. Głowa jest git. Pamięta na przykład, kiedy mam zajęcia jogi i stawiam się tam dzięki temu. Dokładnie. Ale pamiętajmy też o ciele. No, nasze ciało wie naprawdę lepiej. Tylko, no właśnie, kiedy ono jest takie zakitowane, no to my go w ogóle nie słyszymy. No nie. Też trochę. Tak sobie tak rozważam teraz głośno, ale tak to widzę, w ślad za tą taką przerażającą pruderią naszej szerokości geograficznej, gdzie w ogóle też obszar seksualny był tak bardzo wyłączony w ogóle, tak jakby to jest, ale tego nie było. Przecież o tym się nie mówi, jest tak, albo jest pornografia, albo są ręce na kołderce. Tak, tak. Naprawdę tej normalności w tym obszarze troszeczkę brakuje, to każdy odzew z ciała, ekscytacja, no bo przecież zobacz, małe dzieci, mali chłopcy, on się cieszy i co robi? Za siusiaka się łapie. No tak. No bo to jest, no bo tam czuję to ekscytację, tam czuję to poruszenie. Jak ja cieszę się na to, że ktoś do mnie przyjedzie, no to tu z obszaru przyjemności, z drugiej czakry, spod brzusza te wibracje wychodzą. No i teraz, jeżeli nikt ci nie powiedział, że ten obszar odpowiada nie tylko za seksualność, ale to jest obszar i kreacji, i relacji, i emocji wszelkich, to ty sobie myślisz: oj, coś tu drży, oj, lepiej. Nie, i ściskamy, zaciska się ciało, murujemy. No i co mówią statystyki? Ponad 70% kobiet nie doświadcza orgazmu. Dlaczego? No bo się zamurowało. Tak. I ty pracujesz też z... Pracuję też z kobietami w tym obszarze i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo to zamurowanie tego obszaru często jest bardzo nieuświadomione. To znaczy w ogóle prawo do przyjemności, wiesz, to wystarczy, że kobieta na przykład mówi, że nic jej nie smakuje. Bo to jest w ślad za tym, za zamurowaniem tego obszaru idzie w ogóle utrata takiego smaku życia. Wiesz, że mnie się to właściwie już co ja tu mam do robienia? No ja mam tylko robotę, no i nie ma tego momentu przystanięcia, żeby napić się dobrej kawy.
tak. albo dobrej herbatki, albo żeby... Zjeść coś dobrego. Tak, zjeść coś dobrego, albo nawet zobacz, kobiety jak sobie kupują rzeczy do ubrania, to kupują, bo jest taki sznyt w mojej firmie i wszystkie noszą Gucci, albo, Gucci. Albo nie? Tak powiedzieli mi, tak. Że to jest teraz modne i to kupują. No bo o czym są też pokazy mody, to jest też bardzo w sumie, choć ostatnie pokazy mody, jak coś mi tam w oczy wpadło, to sobie pomyślałam, wow, to w ogóle jest już tak odstrzelone, ale generalnie to jest o formowaniu nas. I teraz wychodzi taki kolorowy ptak, który się ubrał inaczej niż wszyscy i wszyscy palcami go wytykają. Tak. No i teraz nie każda z nas jest uczona do ustania takiej chwili i kreowania nowych trendów, tak? 99% się zwinie i tą zwinie swoją kreację, która też jest z tego obszaru i też ją zamrozi, czyli to nie... To... Po prostu ten cały obszar naszego podbrzusza, on jest w ogóle o niebo większych rzeczach niż seksualność, ale jakby ta seksualność bardzo mocno wpływa na destrukcyjne zachowania i w związkach, w małżeństwach, na to, że jakże często kobiety pomimo przyjemności z tego obszaru oddają swoje ciała, właśnie kładą na ołtarzu przyjemności swojego męża, no bo są wydresowane, że jak nie dasz, no to pójdzie. Tak, to też bardzo taki... Mamy tego tak naprawdę w naszych ciałach ogromną ilość i teraz czasem wydaje się właśnie, i to też słyszę od kobiet, nie, to ja wiesz co, dla mnie już za późno, tak, 30-letnia kobieta mówi na przykład, nie, dla mnie już za późno, a ja, what, w ogóle do roboty, będziesz miała taki bal w tym życiu, że hej, tak. Tylko mamy też takie przekonanie, że na mnie już za późno, które wypływa też bardzo często z poziomu bardzo wielkiego zmęczenia. Mm-hmm. My po prostu ludzie w ogóle, żyjący w świecie takim, jaki nas otacza, czy to kobiety, czy mężczyźni, my jesteśmy po prostu okrutnie zmęczeni. Kiedy ja A czym zmęczona, jesteśmy zmęczeni? No czym jesteśmy zmęczeni? Szymaniem! Tak, dokładnie! Po prostu, jak ja sobie mówię, słuchajcie, weźcie ręce do przodu, jest taka kria. Tak, no nie ta, jedna, co chwilę tam się trzyma, tak. I tak mówię, Boże, po prostu. No, albo tak. Albo tak. No. Ja mówię, jeżeli ja tyle potrzymam, jeżeli ja przez całe swoje życie na tych barkach, no. Na tych piersiach. Na sercu, na biodrach, na kolanach, trzymamy tyle tego. Taka opowieść jest, jakiś profesor studentom pokazywał, że można wziąć szklankę z wodą, nie? Tak. I tam tą szklankę trzymać. No i na początku przez pierwszą, tam nie wiem, 15 minut to jest okej. Okay. To jest tylko szklanka z wodą, to jest 250 gramów wody, tak? Czy tam mililitrów, to nie wiem, ile gram, no ale pi razy drzwi, niewiele. Ale jak trzymasz to godzinę, no to już zaczyna tak ręka drżeć, a po dniu to ci uschnie po prostu. I dokładnie to dzieje się. I on wtedy tłumaczył im to, zobaczcie, czy nie lepiej jest po prostu tę szklankę odstawić? I to, co się dzieje w uwalnianiu z ciała, to jest właśnie odstawienie tej szklanki. Tak. Ja już dziękuję, ja już nie niosę tego gniewu na tego męża z poprzedniego małżeństwa, bo 20 lat temu on mi powiedział i ja to do tej pory miele w sobie i trzymam tą złość, nie? Albo no te klasyki takie, przecież każdy z nas, bo to ma każdy, żeby to była jasność, to nie ma wyjątków ku temu, każdy z nas w pewnym momencie, wcześniej czy później, dociera do jakiejś pretensji do rodziców, tak? No bo jest to związane z przecięciem pępowiny chociażby, z rozdzieleniem, tak? Oczywiście. To naprawdę mama mogła być idealna, mogła świetnie gotować, piec, dbać, przewijać na czas, karmić. No w ogóle mogła być idealną matką, to nie ma idealnych rodziców, do których ktoś by nie miał pretensji, nie? No więc docieramy do tego momentu i teraz no możemy kolejne 5 lat przestać się odzywać do matki, bo ja teraz wyzwalam siebie i ja nie będę ich odwiedzać, bo oni mnie tak skrzywdzili. No ale to nosisz to w sobie dalej, to jest wybór. Jeśli chcesz, to noś,
Ale lepiej odstawić tą szklankę, przyjść, poddychać na przykład na twojej sesji, zrobić jakieś praktyki. Albo przyjść na jogę kundalini. Pójść gdziekolwiek, wiesz, wytrząść się, wytrzepać, ale powiedzieć sobie, nie, ja tego nie będę nosiła. No stara kobieta, moja matka, nie wiem, ma na przykład 80 lat, no to wie, ile jeszcze pociągnie, a ja będę teraz nosiła w sobie zaciski, bo ona... Wcale nie jest to powiedziane, że musisz jechać do mamy i ją kochać, bo jeżeli coś ci zrobiła, no to ale chodzi o to, żeby po prostu nie nosić sobie. Odstawić tą szklankę. Odstawić z ciała, uwolnić, rozluźnić. To też Haga ma takie piękne powiedzenie a propos właśnie różnych cudownych też kobiet, bo właśnie w ślad za tym, jak zaczęłam pracować z ciałem i uwalniać z ciała, to w ogóle wszechświat zaczął mi stawiać przede mną przepiękne, głównie kobiety właśnie, które pokazały mi drogę do następnego kroku, do następnego, bo nam się wydaje, że my mamy tego tyle, że po prostu no to się nigdy nie skończy. Natomiast jak się wchodzi też na tą drogę, pewnie też masz podobne doświadczenie, nie? To za chwileczkę, wow, ktoś tu przyjdzie, powie, a jest taki warsztat, wiesz, tu dwa dni oddychamy, tu się dzieje, tu sobie ćwiczymy, tu sobie skaczemy, tu sobie potańczymy. I nagle okazuje się, że w środowisku bardzo bezpiecznym, bardzo fajnym, w ogóle takich ludzi, których na co dzień nie spotykasz i wśród których czujesz się sobą, nagle ty po prostu się otwierasz, zdejmujesz te zbroje, nie? To Haga ma takie powiedzenie, że my wolne kobiety poznamy się po wypuszczonych brzuchach. Tak. Bo to jest prawda i ja długo tego nie mogłam w ogóle zrozumieć, bo mój brzuch był zamurowany na sześciopak. Ja pamiętam jeszcze ćwiczenia takie naprawdę hardkorowe, żeby ten sześciopak był, że to musi wyglądać, że potem jakaś obcisła rurka jak nakładam. A teraz, jak ten brzuch w ogóle dotykam, jak on jest miękki, on jest taki na zewnątrz, ta przepona, po prostu sobie tam hula, jak bo jakby, jeżeli tu jesteśmy zamurowani, to gdzie ta przepona ma się ruszyć? A przepona jest połączona z naszym osierdziem, czyli jeżeli ona jest zamurowana, to osierdzie się zamyka i serce jest zamurowane. Tak. W ogóle ta współzależność organów, to tak jak zresztą mówisz, tak? No, my jesteśmy jedną wielką powięzią okryci i czasami ktoś mówi, wow, poszedłam do refleksologa, pracowała na mojej pięcie, zdjęła mi ból głowy, to jakaś magia. No nie, no po prostu impuls poleciał energetyczny, tak się miał polecieć i się wydarzyło. Fajne jest to, że jest taki teraz czas takiego właśnie otwarcia na tego typu praktyki i tematy. I to nie jest o tym, że teraz wszyscy będziemy udawać Hindusów i będziemy ćwiczyć jogę i będziemy śpiewać om i będziemy czcić obcą kulturę albo udawać, że jesteśmy coś tam. To w ogóle jest nie o tym, nie? To jest o tym, że jest taka cała masa udokumentowanych też naukowo praktyk, które pomagają ludziom żyć lepiej. Dokładnie. Że nieskorzystanie z tego to jest w ogóle niezwykłe zaniedbanie. Nie pokazanie tego dzieciom swoim, kiedy widać, że na przykład, nie wiem, są w okresie depresji, bo na każdego nastolatka nachodzi ten taki okres burzy i naporu, albo takiego wycofania, jakiegoś trudu po prostu życiowego. To zamiast go tam trykać i próbować nastawiać na jakieś tory własnymi metodami, to pokazać, słuchaj, zobacz, są takie metody, są takie, można pójść z dzieckiem do nas tutaj do studia. No właśnie, a opowiedz tak naprawdę, co u ciebie się dzieje w studiu, bo siedzimy u ciebie w twoim pięknym studiu. Tak. Więc... No dzieją się rzeczy cudowne. Przede wszystkim mamy taką parę, Aisza i Marka, i oni prowadzą warsztaty. Tak, ale ty prowadzisz. Ja prowadzę jogę kundalini. Wspaniałe kobiety też. Beata Książek prowadzi taką jogę, o której mówimy, że to jest joga z tańcem. Jest to joga w połączeniu właśnie z takim dynamicznym ruchem intuicyjnym. Więc ja też kocham w ogóle tańczyć. W pewnym momencie miałam takie poczucie, że ta joga jest troszeczkę za bardzo ustrukturyzowana i za męska dla mnie. Potrzebowałam puścić to ciało i wtedy właśnie wpadłam na pomysł łączenia tych warsztatów z Hagą Zawitowską, która też tutaj bywa, ma swoje warsztaty zmysłowości. Organizujemy kręgi kobiet, na których, no właśnie, tak sobie gadamy jak teraz ja z tobą, tak? Tak. No i ostatnio było tutaj prawie 40 kobiet. Dla mnie to jest znak, że jest to po prostu niezwykle potrzebne, bo pamiętam jeszcze jak mieszkałam w bloku, bywały sytuacje, w których ludzie z piętra się sobie nie kłaniali. Bardzo jesteśmy podzieleni, rozdzieleni. Jeszcze te ostatnie lata nas tak w ogóle odsunęły od siebie. Myśmy otworzyli to studio w tym roku w kwietniu
ja już czułam takie ciśnienie, że potrzebuję zrobić miejsce, gdzie się ludzie będą spotykali, gdzie będą doświadczali tego, o czym rozmawiamy właśnie, że będą mogli rozpiąć pustonosze i te twarde, sztywne portki. Tak. I że będą po prostu no, tak doświadczać siebie krok po kroczku w swoim tempie. I myślę, że te wszystkie doświadczenia, które tutaj mamy, im to dają. A propos Beaty, Beata robi też przepiękną jogę nidrę i jest to taka joga mało spektakularna. Joga snu. Tak, jest to joga snu, gdzie 45 minut zanurzenia w tym stanie takim fal teta odpowiada 4 godzinom głębokiego snu. To jest tak zwany jogiczny sen, czyli głęboka bardzo regeneracja, ale też podróże do podświadomości. No, ludzie wybudzają się z tego snu, nie snu i opowiadają, gdzie tam podróżowali, gdzie byli. To mój mąż Jakub, który stworzył to studio razem ze mną, no to jest jego ulubiona forma jogi akurat. Zresztą ma w planie właśnie też takie pogłębianie tej wiedzy. Magda Stelmasik, też niezwykła kobieta, prowadzi tutaj winiasę, więc znowu połączenie oddechu z pracą z ciałem i takie bardziej na flow. Mamy też jogę dla zdrowia, taką po prostu jogę asanową, gdzie pracujemy z rozluźnianiem barków, pleców i to też prowadzi Magda we środę. No i koncerty. Jogę dla dzieci mamy i to jest w ogóle hit niesamowity, bo ta sala wtedy po prostu właśnie dzwoni dzwoneczkami aniołów, no bo one są tak spontaniczne niezwykle. Prowadzi to Tomasz Wiński, niezwykły w ogóle jogin, który ma kolosalne doświadczenie z jogą i on sam Tomek poprosił o to, żeby robić taką jogę. Dlatego, że to jest rzeczywiście niezwykłe doświadczenie. Ja też mam doświadczenie w pracy z dziećmi. I to jest inny poziom w ogóle bycia razem. To jest w ogóle co innego. Oczywiście one potrafią być, no właśnie, bardzo prawdziwe, czyli jak im coś nie pasuje, to one o tym powiedzą wprost, albo po prostu usiądą sobie na pufie, ja nie będę tego robić. No i super. I bardzo fajnie. I fajnie, że o tym mówisz. Nie podoba ci się ta praktyka? Nie, nie podoba mi się. No ale też bywa, że przychodzą dzieci. No to w czasie roku szkolnego widzieliśmy, one są po prostu potwornie zmęczone. Przychodzą 7-8-latki, bo już były na balecie, wczoraj były na karate, przedwczoraj na sekcji pływackiej, jeszcze pojutrze czeka ich tenis i jeszcze... Nie mają czasu na zabawę. One nie mają czasu na nic. One nie mają czasu na to, żeby po prostu usiąść na chwilę. I my bardzo utyskujemy, zobacz, nad tym, że dzieci są takie nadpobudliwe, nadaktywne i trzeba je usadzać, a potem dając im tyle tych zadań znowu w ramach, znowu je ciosamy. Tak. I znowu mówimy, nie, nie w nogę, tylko w tenisa, tak? W nogę, chcesz to do sekcji, to nie można wyjść na podwórko, bo zresztą dzieci nie wchodzą na podwórko pokopać w piłę, tylko one idą do sekcji piłkarskiej i wtedy tam można kopać w piłę. No i tak, tak to wszystko żeśmy zakałapućkali trochę, mam wrażenie, nie? No i tak właśnie tutaj próbujemy to odkałapućkać i obyśmy jak najwcześniej trafiali na tego typu praktyki, o których tutaj rozmawiamy, bo no mam też takie poczucie, choć właśnie, no też jest ciekawe, teraz miałam 44 urodziny i wstałam rano i mówię, to jest niezwykłe doświadczenie, moje ciało czuję się lepiej niż jak miałam 20 lat, bo już wtedy byłam powyginana od obcasów, piłam dużo alkoholu, paliłam papierosy, już co rano kasłałam, a teraz po prostu jak młoda bogini. Cudownie. I to jest wspaniałe, ale też mam poczucie, że no nie zawsze wszystko da się odwrócić, tak. Nie? I czuję jakby, czuję moje nadnercza, bo one były w bardzo złym stanie, no nie są teraz idealnym, ale eksploatowane. Tak, wyczerpane nadnercza są, w naszej codzienności chyba nie ma człowieka z niewyczerpanymi nadnerczami. Także im wcześniej trafimy na takie praktyki, im więcej wolności też do takiego swobodnego ruchu damy tym dzieciakom, a zobacz, dzieci na przykład w domu, ja to uwielbiam na to patrzeć, jak się spotykają i się bawią, one kochają się wygłupiać, nie? I one robią i co rodzice mówią? To co, zwariowałeś? Idźcie się pobawić! No co to znaczy, idźcie się pobawić dla dorosłych, nie? Będziemy sobie pięknie bawiły się lalkami, to jest dobre. Ale już szaleństwo i z ciała takie wyrzucanie, no to już taki jakiś budzi taki niepokój, bo to takie dziwne, jakby się szaleją najadła. Ja kocham się najadać szaleją w ogóle. Super. Uwielbiam, wiesz, trzepać ciałem, szaleć.
I róbmy tego jak najwięcej. Tak, dokładnie. Róbmy tego jak najwięcej. Aniu, mogłabym z tobą gadać po prostu godzinami. Ja też. Godzinami. Musimy to powtórzyć, porozmawiać o może o seksualności, bo to też jest wielki temat. Piękny temat. Piękny temat o tej właśnie naszej drugiej czakrze. A tymczasem na dole, w podpisach będę dał informację, gdzie cię znaleźć, gdzie jest ta piękna strefa tutaj, gdzie siedzimy, na warszawskim Bemowie. Dziękuję. I wzajemnie, Anisza, jeśli pozwolisz, to ja umieszczę też ten film u siebie na YouTubie. Jak najbardziej. I też podpiszę jakby w drugą stronę, bo wiesz co? Właśnie odnajdujmy się. Tak, odnajdujmy się. I nie dla każdego jest praca z oddechem, nie dla każdego jest joga kundalini. Po prostu szukajmy swojej własnej drogi do tego. Dla niektórych to będzie pobieganie naokoło bloku. Dla niektórych to będzie pójście na basen 3 razy w tygodniu. Dla jeszcze innych i niech to będzie coraz większa grupa ludzi, to będzie wyjście do natury. Dokładnie. I po prostu przypomnienie sobie, czym jest szum wiatru. My żyjemy w tej chwili w lesie już 13 lat w Puszczy Kampinoskiej i powiem ci, że bardzo duży trud odczuwam, kiedy jestem w mieście i nie ma żadnego zielonego skwerka, jakiegoś, wiesz, jestem w takiej betonozie, w centrum gdzieś. I szukam, czuję jak podświadomie moje oczy wyławiają, o jest jakiś niewielki klon tam stoi, o tutaj jakaś rabatka, zwracam na to uwagę. Brakuje mi tego, brakuje mi energii tej żywej, bo nie wystarczą zielone ściany w biurowcach, z całym szacunkiem, kiedy tak naprawdę jeszcze tej natury w Polsce przepięknej, nienaruszonej w wielu miejscach mamy tyle, więc warto też chodzić do natury właśnie. Tak. Nie po to, żeby przejechać rowerem przez las, wytrząść się na konarach, chociaż to wszystko jest dobre. Dobre, nie? Tak właśnie poczułam teraz, że to zły przykład daję, bo on dobry jest. Ale też zatrzymać się i poczuć naturę. Poczuć, zobaczyć, przypomnieć sobie, że jesteśmy jej częścią, bo to też w ogóle ta praca z ciałem, to w ogóle już tak na zamknięcie, to jak się z szamanami poprzebywa, to oni przepięknie też o tym mówią, że my jesteśmy ze wszystkim połączeni, tak? Po szamańsku czy tam tak rdzennie mówi się all my relations. My jesteśmy ze wszystkim w relacji. I teraz jak zamykamy się do tych betonowych budynków, tak, jeszcze w biurach oddzielamy się tymi przepierzeniami, nawet na open space i po prostu każdy jest tylko ze swoim komputerem, my się pozbawiamy życia, dlatego że to tylko jak w relacjach ta energia się wymienia, to my jesteśmy zasilani. My po prostu musimy wrócić do wiedzy, przypomnieć sobie, co mnie zasila, bo na pewno dwa piwka na wieczór cię nie zasilają. No. Fajek za winklem z koleżankami obgadując tam kaskę spod piątki też cię nie zasila. Impreza huczna, hałaśliwa cię nie zasila. Pomimo ja też tam pozór... Ja też tam byłam. Dlatego wydaję te przykłady, bo ja też tam byłam. Tak. Z wyjątkiem fajeczka, akurat to mnie nie... Ominęłam fajeczki. Oj, mnie fajeczki trzymały długo i czasami wołają dalej, ale to jest... Stąd wiem, jaki to jest też trud wychodzenia z nałogu. Tak. I nie bagatelizuję tego i to, że sobie teraz tak lekko rozmawiamy, to... Nie chciałabym, żeby przez kogokolwiek było w jakiś sposób przyjęte, że jest to bagatelizowanie waszych doświadczeń. Wręcz przeciwnie. Każde doświadczenie jest bardzo ważne i wskazujące na jakiś temat, który jest pod tym. Tak. I ja, tak jak powiedziałaś, też byłam tą, która, prawda, dwa piwka do wieczora albo kieliszek winka do kolacji. To winko tak bardziej z francuska, to tak subtelnie się wydawało. Tak subtelnie się wydawało, tak, ale wiem, że to mi nie służyło. Następnego dnia nie czułam się dobrze. Następnego dnia było słabo. Było słabo, to jest tak jak się obijemy, nie? Teraz w ogóle jakoś ostatnio więcej jadłam i tak poczułam dużą różnicę, bo też z czasem, kiedy te emocje puszczają, nie ma takiego ssania, możemy mniej jeść po prostu, bo nasze ciała nie potrzebują naprawdę tyle. My jesteśmy w ogóle tak przeżarci, że czasem się z mężem śmiejemy, że tydzień możemy nie jeść i będziemy w świetnej formie.
Ale jak się więcej poje, no to też ten żołądek się rozpycha, ta przepona nie ma miejsca, te organy nie mają miejsca. Tu jest cały czas ciśnienie i bardzo często to ciśnienie też takie właśnie z przejedzenia my źle interpretujemy jako głód albo pragnienie. I znowu zalewamy się wodą, tak. I znowu to ciśnie dalej, to jeszcze zajadamy, to trzeba jeszcze kolację. I to jest po prostu takie zaklęte koło. Tak. I warto je przerywać już. Tak. Wiedzy mamy na tyle i miejsc do zrobienia tego, że no, pomagajmy sobie. Pomagajmy sobie, łączmy się, dzielmy się wiedzą, dzielmy się mądrością, łączmy się, znajdujmy swoją własną ścieżkę. I próbujmy. Próbujmy. No to jak bardzo nie byłoby obśmiane, to różne warsztaty przez rodzinę czy tak. znajomych. Warto sobie dać taką przestrzeń, tak, teraz idę doświadczyć. Bo nagle się okazuje, na wszystkich tych doświadczeniach, że gdzieś jakaś cząstka nas pamięta, że to jest normalne, tak. że oddychanie jest normalne, że uwalnianie emocji jest normalne, że to jest dobre. I ktoś kiedyś powiedział, że to nie jest dobre, bo być może miał ku temu powód. Dobry powód. Tak? A to jest dobre, więc wybierajmy, zacznijmy też wybierać. To jest dobre dla mnie, uwalniam, tu się czuję lżej, lepiej, dlaczego mam tu nie chodzić, idę tam. No i już. I po prostu z poziomu ofiary przechodzimy do kreacji, do wolnych kreatorów, bo o tym jest tak naprawdę przecież nowa ziemia, którą kreujemy. Dokładnie. Dziękuję, Aniu. Cudownie. Dziękuję, kochana. Muszę się ściskać. Ja Cię wiesz.